Cześć i czołem. Witajcie na moim kanale. Dziś chciałabym z wami trochę porozmawiać o trylogii Holly Jackson, Przewodnik po zbrodni według dziew... grzecznej dziewczynki. I mam tu pierwszy tom Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki, oraz Grzeczna dziewczynka zepsuta krew. Hmm, tak, zepsuta krew. Bo zwątpiłam czy grzeczna dziewczynka zepsuta krew czy grzeczna dziewczynka zła krew, ale Grzeczna dziewczynka zepsuta krew. A trzeci tom Grzeczna dziewczynka musi umrzeć. Wysłuchałam w audiobooku, więc nie mam go fizycznie. Będę się też odnosić do serialu, będącego adaptacją pierwszego tomu, Przewodnika po zbrodni, w, którą, w którym główną rolę gra amerykańska młoda, obiecująca aktorka, którą możemy też podziwiać w serialu Tima Bartona o Wednesday Adams jako wilkołaczyce, przyjaciółkę głównej bohaterki. Wybaczcie, wypadło mi imię i nazwisko z głowy tej autorki, aktorki. Sprawdzę i, i być może podpiszę po prostu. W każdym razie, parę słów o książce. Jakiś czas temu, parę lat temu, przewodnik po zbrodni według Grzecznej Dziewczynki naprawdę święcił triumfy. Miałam wrażenie, że wszyscy to czytają, ale jakoś tak wtedy nie zainteresowałam się. Mimo że młodzieżowy kryminał w kręgu moich zainteresowań jakoś tam leży, ale o czym to w ogóle jest historia? Jest to historia Pip Fitzamobi, nastolatki, która w ramach takiego dodatkowego punktowanego projektu na studia postanawia zbadać sprawę zaginięcia w jej miasteczku zaginięcia starszej od niej nastolatki, Andy Bell, 5 lat wcześniej. Kiedy to e, no, Andy ginie, szuka jej policja, a jakiś czas później do zabójstwa przyznaje się chłopak Andy Sal i e, popełnia, popełnia Sal samobójstwo. Ale Andy, ale nasza pipa sala znała ze szkoły, miała go za bardzo dobrego, ułożonego, grzecznego chłopaka. I trochę sobie nie wyobraża, żeby Sal rzeczywiście mógł m, zabić Andy. I postanawia tę sprawę zbadać. I teraz tak, jest ta książka rzeczywiście wciągająca. Jest tutaj ciekawa intryga z paroma zwrotami akcji. Oczywiście wiecie, no ta konwencja, że nastoletni bohater ratuje świat i że nastolatka dochodzi do różnych rzeczy, których no, nie odkryła policja, to, no, to wydaje się taka trochę śmieszna i może nawet jest taka trochę śmieszna. Ale jestem powiedzmy w stanie uwierzyć w to, że policja nie zbadała pewnych tropów, no bo idzie już utartymi schematami, bo dla, dla policjantów to jest po prostu praca, którą trzeba odwalić i, i wszystko, nawet zbrodnia, powszednieje. Ech, trochę trudno mi się wierzyło w to, że PIP, Fitz, a AMOBI tak łatwo rozmawia z różnymi ludźmi, tak? Bardzo łatwo dociera do dilera narkotykowego, niebezpiecznego dilera narkotykowego. Bardzo łatwo rozmawia jej się z chłopakiem, który no, podejrzewany jest o to, że dosypywał różne rzeczy dziewczynom do drinków, i no, sami wiecie, jak to się kończyło. Nie będę tutaj wymawiać tego słowa, żeby no, YouTube nie ograniczał zasięgów. Więc to. To wydaje się nieco śmieszne, chociaż akurat ten element jest też lepiej, znacznie lepiej przeprowadzony niż w serialu, bo w serialu właśnie wszyscy z Pip chcą rozmawiać. Ona nigdy nie jest w niebezpieczeństwie prawie, że. A tutaj ona troszeczkę szantaży, troszeczkę jakichś tam różnych podchodów, żeby z tymi ludźmi porozmawiać. Więc jakiś tam pomysł na to, żeby Pip docierała do tych różnych świadków, Autorka miała, i w przeciwieństwie do serialu, który tutaj idzie na łatwiznę, bo ona dużo rzeczy odkrywa na zasadzie albo ktoś wrzucił jakieś zdjęcie na Instagrama, albo znalazła coś na czyjejś tablicy na Facebooku. No wiecie, śledztwo internetowe i mamy morderce, to tutaj w tej książkowej wersji to nie idzie tak prosto, bo na przykład PIP robi tak zwaną wizję lokalną. Czyli ma podejrzanego i sprawdza, czy w tym, czasie, w tym czasie, kiedy on zniknął z oczu znajomym i pojawił się w domu, bo zna obie godziny, byłby w stanie no, zabić Andy Bell i do, dokonać morderstwa. O... Także jest to ciekawe. Sama ta intryga kryminalna jest poprowadzona dobrze i no nie chcę powiedzieć, że na wysokim poziomie, bo to jest może za duże słowo. I nie chcę powiedzieć, że jak na kryminał młodzieżowy, bo właśnie nie. Czy byłby to kryminał młodzieżowy, czy byłby to kryminał dla dorosłych? To tutaj ta zagadka jest naprawdę ciekawa. No i ja popełniłam ten błąd, że najpierw obejrzałam serial, a dopiero potem przeczytałam książkę i, i właśnie tutaj w tej warstwie prowadzenia śledztwa książka z serialem w przedbiegach wygrywa. Ale, ale no nie domyśliłam się, nie domyśliłam się, kto jest mordercą, nie domyśliłam się jak ta intryga zostanie przeprowadzona, jak to, się wszystko, jak to się wszystko potoczyło. Być może jakby się tak zastanowić, to to jest troszeczkę przekombinowane, ale jednak pomyślane ciekawie, z sensem u Agaty Christie, jak wszyscy doskonale wiemy, też bardzo często no, do przekombinowań dochodziło więc skoro królowej kryminału wybaczamy to Holly Jackson myślę też możemy wy, wybaczyć. Zanim przejdę do następnych tomów to parę słów może o tej wersji serialowej no bo pierwszy sezon serialu Netflixa mam nadzieję, że będą następne adaptuje pierwszą książkę i właśnie trzyma się jej dosyć wiernie poza tym tutaj właśnie elementem śledztwa kiedy Pip dochodzi do różnych rzeczy znacznie prościej niż w książce, I, i to było takie niefajne, ale czym wygrywa serial w stosunku do książki, to na pewno klimatem, bo bardzo dobrze oddaje taki klimat, wiecie, angielskiego małego miasteczka, gdzie się wszyscy znają, gdzie się wszyscy obserwują, gdzie się wszyscy obgadują. Gdzie jest ciasno, duszno i się wydaje, że wszyscy o wszystkim, wszystkich wszystko wiedzą, a każdy jednak ma sekrety, więc to jest zrobione fajnie. E, aktorzy, młodzi aktorzy też bardzo dobrze tutaj z główną aktorką na czele dają radę. Bardzo dobra, zadziwiająco dobra naprawdę w tym serialu jest operatorka. Są, są piękne zdjęcia, piękne ujęcia, piękne duże plany i plenery. i e, w stosunku do książki uważam też, że serial wygrywa nastrojem, klimatem. Bo w książce tak nie czułam poczucia zagrożenia, a jednak serial no, w niektórych momentach trzymał mnie w znacznie większym napięciu. Dalej. Druga. Druga książka, Grzeczna dziewczynka, zepsuta krew. Tutaj do PIP zwraca się z prośbą o pomoc jej kolega szkolny, którego brat zaginął, i prosi, żeby PIP no, odkryła, co się z nim stało, gdzie, gdzie on jest. I, no i PIP rzeczywiście się za to śledztwo bierze. Zastajemy ją już w momencie, jak Zyskała popularność po rozwiązaniu zagadki Andy Bell. I czym wygrywa ta książka? Ta książka wygrywa, wydaje mi się, tymi elementami, które yy, Mówią o hejcie internetowym, bo Pip zakłada podcast tytułowy przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Pierwszy sezon wypuściła o, właśnie o sprawie Andy Bell, ma 600 tysięcy subskrybentów, jest powiedzmy w miarę sławna, stała się osobowością internetową, ludzie ją kojarzą, zarabia na tym swoim podcaście i Postanawia rozwiązać sprawę zaginięcia Jasona i nagrywa przy tym podcast na ten temat. No i tutaj właśnie jest mowa o tym, żeby nie czytać komentarzy, jest mowa o hejcie, jest mowa też później, co przenosi się bardziej już na trzecią książkę o stalkingu, i że. I że mm, policja nic z tym nie robi. No, niestety trochę, trochę nie podoba mi się, jak portretowana jest tutaj policja, zwłaszcza w trzecim tomie, bo oni wychodzą na kompletnych idiotów, mm, którym nic się nie chce i którzy nie potrafią dobrze przeprowadzić śledztwa, yy, i których yy, w przedbiegach yy, pokonuje nastolatka, która wszystkiego, co wie o kryminologii, to dowiaduje się z internetu. A... Jest to dobry tom, jest to tom podążający w zaskakującym kierunku. Jest to tom, który nie powtarza schematu z poprzedniej książki. Sama intryga kryminalna też mi się podobała. Podobały mi się te wątki, właśnie związane ze sławą internetową i bardziej z jej cieniami niż blaskami. Dobry tom, nie wiem nawet czy nie podobał mi się bardziej niż pierwszy. Na pewno zagadka kryminalna tutaj też jest na wysokim poziomie, a tak jak mówię nie powtarza schematu z jedynki, jak to na przykład było w igrzyskach śmierci. Tam w, w jedynce mamy sprawę morderstwa, tu mamy sprawę zaginięcia. Mamy pokazane, że, że te ofiary to może też nie są tacy super krystaliczni ludzie. Oczywiście, że nikt nie zasługuje na śmierć, ale, ale no to nie są tacy super krystaliczni ludzie. Podoba mi się, że autorka wykorzystuje postaci z pierwszego tomu, i tak jak na przykład Rowling w przypadku Parszywka. Z czegoś kompletnie nieistotnego potrafiła zbudować ważną, istotną dla fabuły postać. Podoba mi się ta ewolucja, jaką przechodzi powoli PIP z grzecznej dziewczynki do osoby, którą staje się w trzecim tomie, bo to jest dosyć zaskakujące. Także drugi plus, drugi tom też na plus. Co do tomu trzeciego: Grzeczna dziewczynka musi umrzeć. Nie wiem, czy to rozwiązanie, które w trzecim tomie zastosowała autorka, to miał być taki taki efekt szokowy. Z jednej strony mi się to podobało. Podoba mi się ta ewolucja pip z grzecznej dziewczynki, do może niekoniecznie już grzecznej dziewczynki. Ale... Jeżeli któryś tom z tej y, trilogii powinien się nazywać przewodnik po zbrodni według Grzecznej Dziewczynki, to zdecydowanie trójka. I mimo, że w połowie książki dostajemy właśnie takie to zaskakujące tąpnięcie, i, i czytelnik się zastanawia o jej i, i co teraz, jak ona sobie z tym poradzi, no to z jednej strony właśnie to jest taka terapia szokowa, tak. To ja czytelniku Cię teraz zaskoczę i, i radź sobie z tym. A z drugiej strony po tym, tąpnięciu, po tym tąpnięciu się po prostu robi nudno. Wszystko jest bardzo dokładnie opisywane i powinno być ciekawe. No ale nie jest. No po, prostu, po prostu nie jest i, i w pewnym momencie robi się nudno. Co na plus? Powrót do sprawy Andy Bell, połączenie wszystkich wątków z jedynki i dwójki. No, może tutaj tego rzeczywiście trochę za dużo się nagromadziło, ale fajne było to pokazanie, że nie wszystko jest takie jednoznaczne, jak PIP początkowo sądziła. Fajna jest właśnie ta ewolucja. Ewolucja Charakteru naszej bohaterki. Co mi się nie podobało, to nie podobało mi się właśnie takie sportretowanie policji. To znaczy, rozumiem tutaj zamysł autorki, która być może chciała pokazać młodym ludziom, że zobaczcie, świat nie zawsze działa tak, jak powinien, nie możecie liczyć na dorosłych, oni wchodzą w schematy, w rutynę, nie, nie zawsze wam pomogą, ale to mógł być właśnie ten moment, kiedy uważam, że PIP powinna się przeliczyć i mimo wszystko powinna dostać po łapach za swoje działania. Myślę, że tutaj lepszym zakończeniem by było, gdyby autorka nam pokazała, że policja to jednak nie jest banda idiotów, których jest w stanie przechytrzyć nastolatka. Tylko właśnie dała swojej bohaterce po łapach i pokazała, że jednak policja umie wykonywać swoją pracę. Tak jak mówię, z jednej strony rozumiem, z czego to wynikało i dlaczego fabuła poszła w tę stronę, w jaką poszła, ale z drugiej strony, no, tak jak mówię, nie do końca zgadzam się tutaj z tym wyborem, wyborem autorki. I trzeci tom przewodnika po zbrodni według Grzecznej Dziewczynki, w którym Pip wikła się w sprawę taśmowego zabójcy, bo dzwoni do niej matka rzekomego taśmowego zabójcy, mówi, żeby Pip zainteresowała się tą sprawą. Mówi o tym, że jej syn od lat siedzi w więzieniu, a z całą pewnością taśmowym zabójcą nie jest. I Pip rzeczywiście zaczyna się tym interesować. Odkrywa, że taśmowy zabójca niejako wiąże się z jej poprzednimi sprawami, z jej poprzednimi dochodzeniami. Najsłabszy to, moim zdaniem, najsłabszy, Troszeczkę właśnie nie zgadzam się tutaj z wyborami fabularnymi autorki, ale cała, cała trylogia, przewodnik po zbrodni według Grzecznej Dziewczynki zdecydowanie na plus i na plus też zdecydowanie sześcioodcinkowy serial Netflixa adaptujący pierwszą książkę. Ja tymczasem bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przypominam o subskrypcjach, przypominam o dzwoneczkach. Kto, kto jeszcze tego nie zrobił, bardzo serdecznie, proszę, niech zasubskrybuje mój kanał. Pamiętajcie, lajkować, komentować, bo to pozwala mi docierać do następnych odbiorców. A ja tymczasem bardzo dziękuję, że byliście ze mną i do następnego razu, cześć.